26 października wspominamy świętych męczenników Lucjana i Marcjana. Niestety pierwotna relacja o męczennikach nie zachowała się. Przetrwały tylko tłumaczenia, w których trudno oddzielić fakty od legendy. Z nich dowiadujemy się, że Lucjan i Marcjan mieszkali w Nikomedii. Prawdopodobnie obaj byli czcicielami demonów i uprawiali magię. Lucjan miał nawrócić się dzięki temu, że pewna chrześcijanka, czyniąc znak krzyża, odparła jego czary. Lucjan natychmiast porzucił kult demonów i zaczął zgłębiać tajemnice wiary, pokutując za swoje wcześniejsze życie. O historii nawrócenia Marcjana wiemy jeszcze mniej. Faktem jest, że porzucił bałwochwalstwo. Obaj już jako chrześcijanie ponieśli śmierć przez spalenie podczas prześladowania za czasów cesarza Decjusza w 250 lub 251 roku w Nikomedii. Ich relikwie znajdują się w miejscowości Vich w Hiszpanii, przeniesione tam w nieznanych okolicznościach. Lucjan i Marcjan są patronami osób nawróconych, a także opanowanych przez złe moce oraz tych, na których rzucono uroki i czary. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech modlitwa świętych, których dzień obchodzimy, wyjedna nam Twoją pomoc, abyśmy mogli uczestniczyć w ich wiecznej chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.